Aż trudno w to uwierzyć. Pomyśl, ile włożyli w to pracy. Rzemieślnicy, budowniczowie. Tak, ich dzieło przetrwało. Ale oni przepadli. Zamiast budować tak okazałe miasto, ich król powinien się zająć ochroną ludu. Schody na dół, a raczej to, co z nich zostało. To jak się dostaniemy do korony? Masz może śmigłowiec? Został w garażu. Kurczę, no to się wspinamy. Tutaj. Możemy zaczepić liny. Okej, gotowa? Wybieram. Którędy teraz? Szukaj drogi w górę. No to w górę. Okej. Bliska robią jeszcze większe wrażenie. Przepraszam. Tutaj! Idę! Chodź, tędy. To na pewno bezpieczne? W kółko mnie o to pyta. Najlepiej po prostu przyjmij, że nie. Tak przy okazji, to na pewno nie jest bezpieczne. Zauważyłam. Dasz radę wrócić na górę? A, idź dalej, dogonię cię. Chodź, wciągnę cię. Spoko, dam radę. Oj, nie wycigaj. No, wskakuj! Lubię, kiedy ładnie prosisz. Coś ci się wydawało. Myślałam, że Gana się usuwa przeszkody. Chętnie ześlę ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł Halebidu? Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. To fajnie. Naprawdę nie ma innej drogi. No. Ha! Dobrze się bawisz? No ba! Super! Wow. Fajnie, co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. Dzięki. Będzie lepiej, jak dotrzemy do korony. Dziwne, że Asaf się jeszcze nie pojawił. Odpukać. Na pewno gdzieś jest, ale tu go nie spotkamy. Skąd wiesz? Nie ma jaj, żeby wejść tak wysoko.
chyba wiem, gdzie możemy przeskoczyć do korony. Jeszcze kawałeczek. Dzięki. Lepiej się pośpiesz, zaraz spadnę. I jak? Przepięknie. Powiedz, jak stąd zejdziemy, co? Okej, powolutku. Dobra, tu jest chyba stabilniej. Nie zapeszaj. Oto i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. Wow, niezły pocisk. Persowie mieli trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta, jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami, jak ten. I na dalsze dystanse. No tak. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii, jak normalny człowiek. Gotowa? Zaczynaj. Nie! Niezwykłe. To starzy kumple. Parashurama i Ganesha. Kumple? Kiedy nie walczą z demonami, czasem wszczynają bójki ze sobą nawzajem. Nie wygląda to fair. Ganesha nie ma nawet broni. Wiesz, widocznie to nie w jego stylu. Wyryli to wszystko w zboczu gór? Na to wygląda. Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Tędy. Jestem za tobą. Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Czasem mi się zdarza. To perskie? A, wygląda raczej na perskie i hojsalskie. Pierwsza linia obrony. Całkiem nieźle nam idzie. Ej, to kolejne z tych drzwi. Zobaczmy. No miło, to akurat działa. Wreszcie trochę światła. Zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji.
To piękna ceremonia. Anti-Ishti, z sanskrytu, ostatnia ofiara. Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. Ej, tutaj! O cholera. Jezu. To tutaj ostatnia bitwa. Nawet to ich nie ocaliło. Ale nie ma tego złego. Znalazłam przejście. Nadine, może pomóż mi z nim? Jasne. Chodź, staruszku. Jej postawię. Przepraszam. Wybacz. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. Ta dźwignia wygląda znajomo. Oby tylko nie zalała nas teraz woda. A to ci dopiero. Co to jest? Obstawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera te drzwi. Okej, po lewej stronie siwa daje parasiuramie topór, a po prawej mamy parasiuramę, który odcina gana sikieły. Chwila, toporem? Tak. Zaraz, tym, który siwa wręczył parasiuramie? Tak. To chore. Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. To jak to wszystko działa? Wiesz, obawiam się, że to nie jest fajne. To jak to wszystko działa? Wiesz, obawiam się, że to wyjdzie w praniu. Spróbujmy to. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień też się poruszył. Spróbujmy tego. Ty pójdziesz tam. Chyba wiem, co jest grane. Ciemno odpowiadają na mnie. Tak jest. Spróbujmy je ze sobą zrównać. To może być niezła zabawa. Udało. Mamy to. Drzwi otwarte. Ma się ten tryk. Sala i tygrys. To lecimy. Trzymaj kciuki. To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabij. Oj, nie marudź. Gotowa? Ostrożnie. Niezwykłe. No, słodkiego siwe. Z ust mi to wyjęłaś. Thank you.
prosto. Anie, bez paniki. Wszystko będzie okej. Okej? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Hojsalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Chyba masz rację. Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem... Halebi. A Siwa jest symbolem... Beluru. Czyli dawnej... Dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belur. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. To gdzie jest Belur? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Zaraz się ulubię. Złap się, szybko! Jeszcze żyjemy. Szczepka szczęścia i dużo talentu. Hej, dobra robota wspólniczka. Dobra robota. Piąteczka. Jest! Co to było? Masakra. No teraz to się popisałaś. Ej, takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? No był. A to co takiego? Akwedukt. Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Wiesz, właściwie to moja. Zauza. Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą strunę. A. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, żebyście się polubili. On też był uparty jak stary kozioł. Ktoś na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy się stąd zmywać. Racja. Za mną. Dobra. Woda płynie w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra. Pójdę przodem.
Vader, no chodź. To nie najlepsza pora na ten. Nic. Więc zalali całe miasto, żeby ochronić swoje tajemnice. Ciekawe, czy żołnierze wiedzieli, że pełnią funkcję przynęty. Spójrz na mój zegarek. Zabrałem go tamtemu staruchowi z miasta. Nie chciał się z nim rozstać, baran jeden. Dobra, ty z lewej, ja z prawej? Tak, pamiętam. Co to? Albo załatw obu. Dobra robota. Na pewno jest ich tu więcej. Jasne. Nie gniewaj się. Dobra, akwedukt przebiega pewnie przez ten budynek. Na pewno nam nie odpuszczą. Bądź czujna. Boże, ty! Niech to szlak! Masz ostro! Nie!
Gdzie my jesteśmy? Cholera wie, ale przynajmniej nie na linii ognia. Miejmy nadzieję, że jest jakieś inne wyjście. To coś na podłodze, jak myślisz, do czego służyło? Do niczego dobrego. Widzisz te koryta? Raczej nie płynęła nimi woda. O. Tutaj. Chyba da się tędy przejść. Okej. Światełko w tunelu. Biedacy. Czy ja wiem? Wolałabym zgnić w celi, niż umrzeć podczas tortur. Zapamiętam. No dobra, to co, robimy podkop? Spójrz w górę. Tak będzie szybciej. Słyszysz to? Tak. Tak. To akwedukt. Tutaj. Widzę przejście. Oko siwy. Chylę czoła. Mój ekspert przez tydzień nic nie znalazł. Zatrudniłeś nie tego, co trzeba. Może. Wiesz co? Pewien hojsalski poeta pisał o młodym królu, co okazał litość. I tak położył kres rytuału. Ale starzy królowie wiedzieli, że postęp wymaga poświęceń. Tym karmisz swoich ludzi? Dobrze. No. W czasach wojny akweduktami płynęła krew razem z wodą. Ci, co nie chcieli walczyć, służyli za inspirację dla pozostałych. Chodź, załatwmy to szybko. Oddawaj dysk. No chodź. Coś nie masz cela. Jesteś z ciebie dumna? W sumie? To tak. No chodź. Lepiej popracuj nad refleksem. Wpierw zasiać chaos. Nie! Doprowadzę do tej wojny. Wyplenię herlawych potomków młodego króla. Za
zacznę od ciebie. Dawaj! Sukasaj! Złapcie czegoś! Wyszlijcie! Czegokolwiek! Chyba tak. Powoli. Leżałaś tak pół godziny. A, pół godziny? Tak. O nie. Szlak, Asaf ma dysk. Poczekaj. Zbierajmy się. Ej, spokojnie, poczekaj. Możesz chodzić? A, bywałam na gorszych imprezach. Nie wątpię. Fajnie, że się ocknęłaś. Jest was dwie, tak? Tak. Okej. Okay. Chodźmy po nasz dysk. No i broń. No i broń. Muszę przyznać, że miałaś rację co do Asawa. Facet wygląda tak niepozornie. Prawda? I na tym mu właśnie zależy. A te swoje okularki nosi tylko dla pizzy. Zgrywa niewiniątko czy bystrzaka? Jedno i drugie. Ale głupi nie jest. Zanim wszczął rebelię, był lekarzem. Rzucił tak dochodową karierę? Swego czasu pewnie nie widział innego wyjścia. Hej, na pewno dasz radę? Nic mi nie będzie. Muszę tylko trochę spasować. Tędy. Nie śpiesz się. Brama. Udało się. Otwórzmy to cholerstwo. Właściwie to raczej byka. To Nandin. Strażnik siwy. Znalazłyśmy wejście do dawnej stolicy. Akwedukt zadziałał. Tak? Niech to. Asaf nas uprzedził. Okej, nie traćmy czasu, chodź. Nie. Dlaczego nie? Sam Drake. Ten ekspert to sam Drake. Tak. No żeż... Wiesz co? W sumie dobrze. Załatwię ich obydwu za jednym razem. Nadine... Czego? Co? Wiesz, to właśnie przez Sama tu jesteśmy. Powiedz, że żartujesz. Pomysł był mój. Sam miał się dowiedzieć czegoś więcej o tym dysku. Ale kiedy zniknął, przecież nie mogłam go zostawić, wiesz, jak było, a mimo to mnie zwerbowałaś. Twoja znajomość z Asawem była mi potrzebna. Ulżyło ci chociaż? Nie za bardzo. Wiesz co, Nadine? To niczego nie zmienia. Dostaniesz swoją działkę. Ta? A może pryśniecie z Samem, jak znajdziemy kieł? Daj spokój, dziewczyno, przecież... Już ja znam! Takich jak ty i on! Ale byłam naiwna. Słuchaj... Naprawdę chciałam ci wszystko powiedzieć. Po prostu czekałam na odpowiedni moment. Super! Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Szlak.
Lepiej za